Ci stary Brytole. Przed państwem jedyni i niepowtarzalni. Mi się podoba. Najbardziej profesjonalni. Powitajmy ich gorącymi brawami. Fame 11. Okej, okay, dziesiątka mi się podoba w tym złocie. A go nie zwolnili jeszcze? I Mateusz Kaniowski. Jaki zadowolony. Witamy Państwa bardzo, ale to bardzo serdecznie na drugiej konferencji trzeciej gali High League! To jest moment dla Was, kochani, tak jest. Hałas zawsze się przyda, oni także tych emocji będą potrzebować. Zestresowany Kaniowski. 4 czerwca, Ergo Arena, Gdańsk Sopot, trzecia gala High League. Ale jestem przekonany, że dzisiaj także tych emocji nie zabraknie. Dlatego witam Was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. Publiczność jest niesamowicie ważna. I dzisiaj no i mamy oczywiście też nowy nabytek, nową osobę w ekipie, w rodzinie High League. Panie i panowie, piękny i boski Mateusz Kaniowski! Bardzo dziękuję, ale ta impreza nie mogłaby się odbyć bez pana Pawłowskiego, który dzisiaj będzie miał swoje specjalne zadania podczas tejże konferencji. Tak więc, Arku, zrób to, co potrafisz najlepiej. Dobrze, kochani, nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić tego, bez którego nic by się nie stało. Jedyny, niepowtarzalny... Hasbi! High League! Panie i panowie, złóżcie ręce do oklasków, bo to on, Malik Montone! To nie trafiłem. Nie mogę się doczekać, aż Załęscy będą na jednej tej. Raz jeszcze, Malik Montone, wielki hałas! Fajna jest ta koszulo katana. To chyba Prada jest tutaj, nie? Ma na tym. Panowie zajęli miejsca, za chwileczkę powitamy także zawodników, którzy na trzeciej gali Wysokiej Ligi pojawią się w Gdańsku i Sopocie w Ergo Arenie, ale zanim to nastąpi, przypomnijmy oczywiście o naszych sponsorach. Fortuna, Ola Woga, HotPay, Kredens Smaku, Fundacja Obudzić Nadzieję, a także patroni medialni Super Express oraz Radio SK. No i przypominamy, że zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Galę możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. To? Podczas rejestracji wystarczy podać kod High League. Możecie sprawdzać kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na galę High League. I myślę, że w tym momencie jesteśmy gotowi na oficjalne przywitanie pierwszych bohaterów gali High League. Jesteście gotowi? Stać Was na więcej. Czy jesteście gotowi? I na takiej energii powitajcie pierwszego zawodnika, a jest nim Alan. Alan Człowieku Godziński. Dobra, powiem Wam taką rzecz, bo to chyba już nie musi być tajemnicą, ale ogólnie kiedyś zaproponowali mi, ale to było... Chyba było na High League 2, żebym właśnie też był na konferencji i z Malikiem pytania ludziom zadawał tam, siedząc na miejscu, ale fajnie się nie zgodził. Jego przeciwnikiem będzie Przemysław. Mega się wkurwiłem. Kolar! Kolarczyk! I mogłem, jak z nimi gadałem, to mogłem mówić tym ludziom, co chcę, nie? Kolejnym zawodnikiem będzie... Iga 3-1. Paweł Scarface! Bo... Chciałem, no. A jego przeciwnikiem w tym arcyciekawym pojedynku będzie... Mateusz Tarzan Leśniak! Takim cwaniaczkiem zajeżdża od tego bomby. Panie i panowie, już za chwileczkę rozpocznie się konferencja High League. Ja w tym momencie oddaję głos Mateuszowi, a wy bawcie się najlepiej, jak tylko możecie. Lecimy!
Tak więc rozpoczynamy... Mateusz, przepraszam cię, zanim rozpoczniemy tutaj... O, proszę. Przepraszam przede wszystkim. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy tutaj trzecią konferencję, brakuje tu jednej osoby przy tym stole, więc dajcie mi sekundę i ja zaraz ją przyprowadzę, dobra? I Tarzan nam przejął imprezę na dzień dobry. Jak wchodzić w debiuty, to mocno, tylko gdzie on poszedł teraz? Trochę cicho jest, nie? Może po Jane. Czekajcie, właściwości. Dobrze, tak więc Tarzan, czekamy. Podbiję wam to, dajcie chwilę. Na jego rolę w tym momencie. A ja przejdę do ciebie, Bomba, bo widzę, że siedzisz Bomba! Bardzo luzowany. Jestem! Szukałeś mnie? Nie chcę, żebyśmy się kopali po samochodach, więc pojawiłem się prywatnie tutaj. Hej, ale uważam, że nie masz łóżka, proszę pod który spierdolisz. Brawo! Ale zabawnie jest, no. Czekaj. Sam osobiście ci przekażę go, bo słyszałem, że macie sprawy do wyjaśnienia, więc proszę cię bardzo. Ostatnio sobie po rodzinę nie cisnęli? Dobrze, Tarzan. Dzięki wielkie za sam dobry początek. No i widzę, że źle skończył Amadeusz Ferrari. Strasznie chciałem, żeby Ferrari się tutaj pojawił. Przede wszystkim, Tarzan, czy ciebie nie boli to, że wasz konflikt tak naprawdę jest cieniem dla tego, co się dzieje między nimi? Kurwa, co to za koszulka? Szwagier Bomby. Wracając do pytania, Tarzan. Wiesz co, nie boli mnie to, wiesz? Ja zaznaczam tu swoją pozycję, że jestem tutaj... Przepraszam, ci przerwę, Tarzan, tak na szybko. W sensie, tam rzeczywiście coś było za tym, że to słowo jest, czy po prostu tak... Ale co, że o szwagrze. Nie, to jest tak po prostu bez hard feelings, no po prostu taki napis. Okay. Więc wracając do pytania, nie jestem jakiś tutaj, wiesz, zły na to, że jest jakiś konflikt. Panowie sobie to wyjaśnią po naszej walce i tyle, no. No tak, tylko z drugiej strony ludzie nie patrzą tak bardzo na ciebie jako przeciwnika Bomby, tylko każdy już czeka na to, aż się albo tu pojawi Ferrari, albo aż zadzwoni, albo aż oni się przetną, zobaczyć, co się dzieje między nimi. Będą patrzeć w sobotę, jak mu pierdol spuszczę. Obiecanki, cudzanki, głupie śmiech. No właśnie, Bomba, czy dla ciebie to nie jest taki bomba, moment, trąba, w którym ty jednak bardziej przejmujesz się tym, co dzieje z Ferrari, bo chodzą różne suchy po mieście, co się dzieje między wami, niż tym, że masz walkę już za kilka dni? Tak jest, nie? No Tarzan szedł trochę na boczny plan, nie? Ale myślę, że ten boczny plan i tak wypali. Okej, ale to nie dekoncentruje cię w jakiś sposób, że wiesz, jednak walczysz z gościem dużo cięższym od ciebie? No dekoncentruje na pewno, nie? No bo trochę głowę mam zajętą jakimiś pierdołami, aczkolwiek no, nie pierwszy i nie ostatni raz mam głowę zajętą i będę się bił, więc myślę, że poradzę sobie jakoś. Skoro już zaczęliśmy temat Ferrariego poprzez tę maskę, chciałem cię dopytać dokładnie, jak to było, ponieważ wedle relacji tych, które mamy w internecie, kiedy ty chciałeś wejść do niego do hotelu, do pokoju, byłeś z kolegami i mówiłeś, że jest słaby, że nie wyszedł do ciebie. Po czym później słyszałem twoją wypowiedź, że nie wyszedłeś, bo on też był z 10 innymi kolegami. Więc jak to jest? Tak to jest, że kamery pokażą, że ja przyszedłem sam. I był ze mną, potem doszedł taki mały, chudy kierowca, który mnie woził. I to była no, strasznie, osoba. Kurwa, chudy. Bo on tam siedzi, kurwa. Pokaż się, chudy nie kierowco! Ten, nie ten, nie pokaż, ten. Pokaż, to pokaż nie jest się. Mój kierowca, to nie jest mój kierowca, tylko mój kolega. A wtedy był ze mną kierowca. I jest kurwa, zresztą nagranie przez hotelu, przecież widać, kto, gość uważa, nie wiem, 65 kilo, nie? I byłem ja, a nie wyszedłem. Ja, jak on przyjechał z kolegami, bo byłem na live'ie, a na live'ie nie wolno wychodzić i tyle. A nie interesowałoby mnie, to wyszedłbym i tak. I włodarze jeszcze potem prosili mnie, żeby mnie, tak, włodarze jeszcze mnie zatrzymali. No i to jedyne, co mnie trochę zatrzymało. Trochę kurwia, nie? Czyli gdybyś ty wiedział o tym, to chcesz powiedzieć przy tych wszystkich ludziach, że sam byś wyszedł do tych 10 gości. Już? Nie byłem sam. Już jest git? No okej, okay, ale wyszedłbyś? Tak, wyszlibyśmy. Bo relacje, które wy wrzucacie w internet są na tyle zgryźliwe, że w końcu nie wiadomo, co tam się dzieje. Który z was w ogóle chce się bić, bo wychodzi na to, że obaj chcecie. Sprawdzić kamery, nie? No, wiesz, no, ale nie mamy możliwości sprawdzić kamery, dlatego pytam ciebie. Ja czyli... myślę, że będzie możliwość sprawdzić, jak pojadę do hotelu. Okej, czyli koniec końców ty stajesz na tym, żeby kiedyś doszło do tej konfrontacji. Koniec końców? Tak, ja byłem, przyszedłem sam, zapukałem do drzwi. Zabrałem dwie. I wtedy jeszcze był ze mną taki mały, chudy kierowca. I potem pojechałem stamtąd do domu i został kolega jeden, który potem tam sobie też... Ale on mnie wkurwia. On był sam, jeden. I na niego została, na tego jednego człowieka wezwana policja też. I tyle, no. Nie było tam grupy ludzi. Był jeden.
Nie? Tarzan, wierzysz w to wszystko, czy ty w ogóle nie słuchasz tych rzeczy? A ja w ogóle nie słucham tych, kurwa, farmazonów. O, farmazon to jest mocne słowo. Możesz nie, to przepraszam, zwracam. Nie słucham tego po prostu, bo to nie jest moja sprawa. Ja w tym konflikcie nie jestem. Ja przyszedłem się tu bić, chcę się ponapierdalać z nimi tyle. No. Już się zaczęło dymić, to od razu, kurczę, przeprosił i tam się dymy wstrzymały. Nie, ale rzeczywiście myślę, że jakby to jest ten tor poboczny i należy się skupić tutaj na walce między oba panami. Jasne, że tak. Natomiast mamy drugi konflikt, tak, który się już troszeczkę wyluzował. Kolar oraz Alan. Jak to jest, że na pierwszej konfie wy się bijecie, potem was przełapują kamery, jak gadacie podczas jednego wywiadu, ja też to widziałem, i wszystko jest spoko między wami, a potem już w ogóle zachowujecie się taki jak taki brief, kumpa. Mateusz. Jedyne, co mogę powiedzieć, że mnie na przykład mikrofon poniosły emocje. Siebie, mordo. Co? Słuchać mnie? Mnie poniosły emocje po prostu i to tyle, co mogę powiedzieć. Aha, ja jakiegoś realnego konfliktu nie mam, nie znałem go wcześniej. Ja chciałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego twojego łańcuszka, mordo, po prostu nie zdążyliśmy ci tego jeszcze przygotować, ale cały czas mamy to w pamięci. Już zrobiłem. Ogarniamy. Też mam tą czapkę, Louis. Taką małą niespodziankę mamy dla ciebie też jeszcze. Malik zgapił ode mnie. Dziękuję bardzo. Poczekasz jeszcze troszkę, ale... Natomiast Kolar, jak ty to widzisz, że tak się wyluzowało między wami? Znaczy, no tak, Alan mówi, emocje, no po prostu emocje. Tyle. No dobra, ale tych emocji nie ma już teraz. No teraz nie ma, no bo w sumie jak nic do mnie nie ma, no to nie będę na siłę dymów robił, nie? Czyli co, już teraz zbita piona i nie było tematu. I fotka. Czysto sportowo, po prostu. Sportowo, czyli tak jak najbardziej ludzie nienawidzą we Free Fightach. Tak, za tym robić trzeba, kurwa, mordę Ferrari'ego podrzeć, nie? Gruby dym. Ale nie udało ci się podzieć. Ale ja wam powiem, kurwa, za takie akcje zaczynam lubić tego małpoludę. Ale bomba, ja mam drugą, ja mam specjalnie dla ciebie drugą twarz zrobiłem, bo wiem, że przyjechałeś Ferrarką, więc przewieziesz swojego kolegę dzisiaj po konferencji. Mam drugą twarz dla ciebie, więc... Ja później coś innego zrobię na Ferrarkę. Zapraszam was do oglądania. Wracając do Alana, mi trochę nie pasuje kilka rzeczy w twoich całych historiach, bo tak, z jednej strony widzę miłego, uśmiechniętego gościa, który mówi tylko sportowa walka, z drugiej strony ktoś dzwoni do ciebie telefonicznie, mówisz mu, że zaraz go odwiedzisz razem z kolegami, że zaraz zdobędziesz jego adres, potem szukam w internecie, dowiaduję się, że ty potrącasz ludzi samochodami, jeżeli cię zirytują i mówisz, zasłużyli, więc nie będę przepraszał. Jak to jest, Alan, z tobą? Czasami ponoszę emocje po prostu, no co mogę więcej powiedzieć? Ja nie chcę się z tego tłumaczyć, wiesz, ja już się wytłumaczyłem z tego, co zrobiłem i myślę, że na tym po prostu poprzestanę. A to ja nie Kolar, słyszałem. Kolar, co w ogóle o tym sądzisz, bo ja widzę dwie twarze, dwie zupełnie inne, jeżeli chodzi o Alana. Znaczy, no wiesz, w internecie każdy jest inny, nie? Ja no, w sumie nie znam gościa prywatnie, no to nie będę go oceniał, nie? No tak, tylko ten spokój, który teraz nie, od was bije, spokój, jest lajka. Po prostu dla mnie nie aż do uwierzenia. Aż nudny. Trudno, no. To jest takie sformułowanie, że w internecie każdy jest inny, to takie trochę, powiem ci szczerze. Znaczy ja nie uważam, że jestem inny w internecie. Tak samo, jeśli chodzi o moją osobę. Znaczy, no nie wiem, są różne osoby. Ja uważam, że każdy inaczej się w internecie zachowuje. A ty w internecie zachowujesz się inaczej niż normalnie? Zależy od emocji. Tarzan na żywo chodzi w damskich ciuchach. No i co? Nie twoja sprawa, w czym chodzę, kurwa. Bomba, Tarzan już kilka razy miał przyjemność walczyć we Freak Fightach. Ile z tych walk widziałeś? Kurwa, dalej drugą rundę. Fioletowego. Jeszcze raz? Dalej drugą rundę drugiej walki. I jak? Jakie ty wnioski z tego wyciągasz? No kurde, za dużo wniosków tam nie ma do wyciągania, nie? Musisz mówić trochę bardziej do mikrofonu, bo nie tylko ja za cię nie... Za dużo wniosków tam nie ma do wyciągania, bo nie za dużo oglądałem. Ale... I też mało myślę. Jeszcze do walki obejrzę tą pierwszą walkę i pierwszą rundę drugiej walki. Okej. Okay. Czy uważasz, że samymi warunkami fizycznymi da się zwyciężyć pojedynek? No jakby tak było, to słoń, a nie lew byłby królem dżungli. No ale w ciekawy twoim... cytat taki, no. To jest takie naprawdę w punkt. Pozdra, Bartek. Natomiast Tarzan, czy tobie udało się zdobyć jakiekolwiek informacje o bombie, oprócz tego, że potrafi blokować nawet ciosy młotkami? Głową? Wiesz, tak wydaje mi się, że jakby miał faktycznie konfrontację z prawdziwymi motkami, no to by tutaj nie siedział, tak? Wiesz, myśliły na zamiary, choć że nie ujmuję mu, może taka sytuacja miała miejsce. Wiesz co, ja... jakieś tam informacje do mnie doszły, że biegał gdzieś tam po lasach i się bił. Okej, nie ujmuję mu tego, ale pamiętajmy, że wychodzimy do 13 tysięcy osób chyba bodajże.
klatka zamyka się. Sprzedała się cała hala już? To nie jest bójka na ulicy, gdzie lecisz, zamykasz oczy i walisz, kurwa, cepaliadę, nie? Więc no, zobaczymy, jak wypadnie, nie? Bomba, o co chodziło z tymi młotkami? Tak raz, a porządnie, bo za każdym razem, jak o tym opowiadasz, mówisz bardzo wymijająco, a jednak jesteś przed ogromnym tłumem ludzi, mnóstwo osób ogląda to w internecie i myślę, że ludzie by się chcieli dowiedzieć, szczególnie przez to, że zwaliłeś to wszystko na Tarzana. O co chodzi z tymi młotkami, bo ja właśnie nie wiem. No opowiedz jeszcze raz. Nie wiem, co tutaj opowiadać. Po walce pokażę jakieś zdjęcia. Na Instastory Bomba wrzucił wideo, gdzie pokazywał nogi poobijane od młotków i mówił, że dostał właśnie sprzętem od kolegów Tarzana, a to jest dość poważne. Zarzut, to. A my jesteśmy w sądzie, że to jest zarzut? Zarzut będzie wtedy poważny, jak nie będą gumowe. Jak są gumowe, to jest inny z tego, co się orientuję. Ale ja słyszałem, że z gumowych też boli. Czy bolić, to boli, ale jest zarzut inny. Nie, metalowe były na pewno. No, ale Tarzan mówi, że miał być dużo większe ślady, gdyby to były prawdziwe młotki, tak więc jak było naprawdę? Kto widział moje ślady? Pokazywałeś się na Instastory. No, tak. I tam było coś widać, nie? Ja pierdolę, ludzie coraz kurwa. Bardziej podejrzewają, że wiele z tych słów nie jest prawdą i chciałem, żebyś mógł to obronić i powiedzieć tak, jak było naprawdę. Naprawdę tak, jak było, to pokażę po walce, co by nie pokazywać, gdzie byłem uszkodzony. Okej, okay, ale możesz... Przepraszam cię. Jeszcze odkładam ten mikrofon, jakby był fajny, kurwa, wiesz, ale powiedziałem, W jakiś sposób będzie na twojej walce odgrywało rolę, w sensie, czy przypomniałeś przygotowaniach, czy... Ojej. No nie no, zepsuło mi to trochę przygotowania, aczkolwiek już jest dobrze. Ale dalej utrzymujesz, że to była ekipa Tarzana? No przecież nie moja, nie? No, domyślam się, że możesz mieć różnych wrogów i nie tylko powiązanych z Tarzanem. Myślę, że mnie ludzie nie lubią, przecież jestem taki słodki. Tarzan, to w końcu była twoja ekipa, czy nie? Nawet jego koledzy się zaśmiali. Wow. Czy ty myślisz, że ja bym, kurwa... Tarzan najbardziej mnie lubi. Ja powiem szczerze, nawet jakby nie była moja, a robotę zrobili dobrze, to bym powiedział, że moja. A, moja ekipa, gruba ekipa. No ale właśnie robota nie była do końca dobrze zrobiona. Bo takich prosiłem. O, mali ktoś wyścieści na razie. Po prostu nie mieli twój talent. Dałem tylko zaliczkę. Do 10 spacę resztę, po walce. Czekamy na rozwiązanie afery młotkowej w takim razie. Ja myślę, że rozwiążemy ją we dwójkę po walce. A to była groźba teraz, czy co? Wyjaśnimy, o. Wyjaśnimy, na pewno. Wyjaśnimy, no, dokładnie. A ludzie czekają, aż teraz to wyjaśnicie. Niech czekają na wyjaśnienie. No mamy jeszcze ten face to face przed nami chyba, o ile się nie mylę dzisiaj, więc... Bez młotków na szczęście, ale afera na pewno będzie ciągnięta ale dalej. Ale na ważeniu też będę coś miał fajnego do pokazania, więc to też będzie ciekawe. Będziemy czekać. Kolar, miałeś okazję walczyć na gali numer 1 z Kubą Nowaczkiewiczem. Jak bardzo ty się zmieniłeś od tamtej pory, jeżeli chodzi o twoje skillsy? Znaczy, no na pewno nie imprezuję, przecież od 3 miesięcy nie imprezuję, a to jest wiele na plus, dietę mam. To z Tarzanem zakładacie jakiś klub abstynenta w tym momencie? Proszę? Klub abstynenta zakładacie z Tarzanem w tym momencie? Nie, czemu? Na hasło Tarzan 20, w ośrodku mam zniżkę. Znaczy, no generalnie wszystko na plus. Generalnie wszystko na plus, nie, u mnie. Przynajmniej z wyglądu też chyba widać trochę, nie, inaczej. No mega przystojny. Nas pytasz? No, bas. A ile nie pijesz? 3 miesiące. Amator. O. Oglądałeś tę walkę na pewno. Tak. No i jakbyś mógł podzielić się swoimi wnioskami, bo na pewno ze sztabem trenerskim analizowaliście. Ludzi? Pewnie nie powiesz, co to zmieni w twoim przygotowaniu do walki, ale możesz chociaż tak lekko nakreślić, jak ty w ogóle, co sądzisz o tym, w jaki sposób walczył Kolar w tamtej walce i że nie wyszedł do kolejnej walki. Kenioski, mam pomysł, mogę to z tobą pójść do tyłu, pokazać tobie. A ty nie powiesz. No co? Weź, przestań. No poczekaj, najpierw pogadajmy najpierw z Alanem, zaraz wrócimy, dobra? Dobra. Możesz jeszcze raz zadać pytanie? Tak, chciałem cię zapytać o to, co pokazał Kolar w swojej pierwszej walce. Jak ty to oceniasz? Wiesz co, nie mi jest to oceniać, bo ja też... Ja pierdolę, kurwa! Z tego co wiem, to Kolar też wcześniej nie trenował, to była jego pierwsza walka. Ja sam nie wiem, co ja pokażę. Co najlepsze, tak? Psyga mi po prostu siadła, nie? Już mówiłem kilka razy. Co oni, kurwa, dzisiaj tak? Przez to, że rzuciłeś picie. Chodzi o to, że nie wyszedłeś do kolejnej rundy. Tak, no, bo psycha mi siadła.
Nie mówię, miałem tam okopaną nogę, ale jakbym chciał, to wyszedł. Wycofali się, kurwa, jak Rosjanie spod Ukrainy. Pewnej sytuacji, no i tyle, i nie wyszedłem. I dobrze. Często jest tak, że w sportach walki dużo mówi się o tym, że jeżeli ktoś się poddaje, to to jest już coś, czego się nie da przeskoczyć, bo jednak to jest ten aspekt, że ta siła woli. Znaczy, no wiesz, to też była ciężka walka, bo ja nie wiedziałem, z czym to się je. Wychodziłem pierwszy raz, no tyle ludzi, no stres, wszystko, nie? No i nie dźwignąłem po prostu. Tak jak mówiłem, pewna sytuacja się wydarzyła, no i psycha siadła. Ty wtedy na tych konferencjach przed walką z Kubą byłeś strasznie agresywny, uprawiałeś trash talk na poziomie... Nie, po prostu on mnie zaczepił, ja odpowiadałem. Alan zaczepił. Alan mnie nie zaczepia, jest spokojnie. Nie, no, to nie było tak, że tylko ja ciebie zaczepiałem, bo ty zacząłeś pierwszy, ale już lepiej to zaznaczyć. Nie, pierwszy raz na Instagramie mnie zaczepiłeś. Seba, kiedy? Ksa jest najlepszym kickboxerem w Europie. To pokażesz mi później. Pokaż Malikowi. Na Facebooku wysłał ci zaczepkę. Teraz nie będę szukał, ale jak coś to... Pierwszy mnie zaczepiłeś. Pokażesz Malikowi tego screena? To szukaj. Ja pierdolę. Natomiast Alan, oceniając jego umiejętności... Serduszko na Tinderze. Oceniając jego umiejętności, jestem mocno zaskoczony tym, że ty tak odważnie, na przykład rozmawiając z tym gościem przez telefon, byłeś tak pewny siebie, że tam wjedziesz, zrobisz z nim porządek. Ale ja nie powiedziałem, że ja tam wjadę z kolegami przecież. Że sam tam wjedziesz, że znajdziesz go. Nie, no powiedziałem, że chciałem z nim wyjaśnić jeden na jeden, a on nie chciał. Ale to też zostawmy już to po prostu. Myślę, że nie ma sensu o tym rozmawiać, no bo to była sprawa między mną a nim, a on nie chciał tego wyjaśnić. Tylko zadzwonił robić z siebie pajaca i po co to drążyć dalej. Mi chodzi bardziej o to twoje mentalne nastawienie, że kiedy wchodzisz w ten tryb agresji, to mam wrażenie, że ty już nie patrzysz, tylko lecisz przed siebie. Może jest w tym 50% prawdy, ale pracuję nad tym. Trochę jest tak, no, że styki się palą. Też tak, tak, tak. Zapala się czerwona lampka i się odpalam, ale pracuję nad sobą. A co by musiał zrobić Kolar, żebyś ty się kolejny raz odpalił? Nie powiem. Nie, no to jest niepotrzebne jemu do informacji. Bomba, coś chciałeś przekazać, tylko że Alan miał wtedy głos. Opowiadaj. Kurwa, dzisiaj się matek nie wyzywają. Mogę tobie w sumie pokazać z tyłu na telefonie tam, co mi się wydarzyło i tyle, żebyś nie mówił. Mówisz tak, o młotkach, tak? Tak. Pokaż. Ale to normalnie już mów. Jak już tak tu jesteśmy, to kurde, Kaniowski ma wiedzieć, a reszta ludzi ma nie wiedzieć, no to normalnie wiesz. Rzućmy na Telebim! O, nie. Dobra, w sumie, a zresztą, bez sensu. Nic mi nie było. Nic mi nie było. Normalnie, mów mordo. Nikogo tu nie ma, spokojnie, opowiadaj. Jezu, spokojnie. Mów. Może kawkę... Opowiadasz nie o to, no, przecież to już opowiedziałem, no co. Zostały mi uszkodzone trochę nogi, no i tyle, nie? No ale jak nie wierzy Tarzan, to mówię, mogę pokazać tobie, które dokładnie miejsca. Dobra, przejdźmy do następnego tematu. Mnie też troszeczkę zaskoczyło to, że ty tak gwałtownie zareagowałeś na to, że Zusy zaczęła się spotykać z Ferrari. O, w końcu, dobra. Bo jednak z tego, co przynajmniej wiemy my tutaj, rozstaliście się jakiś czas temu i czy to jest tak, że teraz każdy jej kolejny chłopak będzie przez ciebie ganiany, czy na czym to polega? Bo ja nie rozumiem genezy tego konfliktu. Ja, broń Boże, ani trochę nie zareagowałem gwałtownie, nie przyjechałem tam na własną prośbę i z własnego pomysłu, więc nie zareagowałem ani trochę. Na pytanie odpowiadaj, kurwa! Skąd się tam znalazłem? No przecież nie wyssałem sobie tego z miejsca, z palca, tak? Ani wszystkich danych, gdzie, kiedy, jak przyjechać. No, to kawkę jest papieroska. Niemożliwe. A, dobra, to było, nie? Niemniej jednak, skąd się stało to wszystko, że ty nagle masz aż taką kosę z nim? Co takiego cię popchnęło? Ja większą kosę mam za to, że dotknął mojego auta. No, na komendzie ci mówią, kawkę papieroska, to mam kosę, opowiadaj. No tak, ale już przed tym coś się działo między wami, między innymi ten hotel. No, hotel, tak jak powiedziałem, przyjechałem tam, no, nie na własną prośbę. Stało się, co tam się stało, nie otworzył drzwi, no i sobie pojechałem. A potem dotknął mojego samochodu swoją małą stopą. Ja mam wrażenie, że jesteś tak tajemniczą księgą i przez to, że z ciebie się nie da nic wydobyć, no, powoduje... Nie, już powiedziałem teraz wszystko. No nie wiem, coś zrozumiałeś z tego, Malik? Nie, właśnie też tak za bardzo, może odleciałem, w sensie... Ludzie wiedzą, że ja często mam odklejki, więc to może ten przypadek no, też. No akurat nie, tu Malik nie jest dobrym argumentem. Tarzan, twoja waga. W jaki sposób wykorzystać to przeciwko bombie? Moja waga. A ile ja ważę? Poczekaj. To właśnie ty nam powiedz.
No właśnie, bo my mieliśmy się bić do 100 kilogramów. Nie, masz żadne 100 kilogramów w umowie, rozmawiałem z kimś tutaj, nie wkręcisz mi farmazonu. Ja ci nie wkręcam farmazonu, ja mam w umowie, że biję się z osobą Przepraszam, czy możemy... W mojej przybliżonej wadze. Sprawdzić umowę bomby, czy ma walkę ze mną do 100 kilogramów? Proszę. Czy jest taka szansa, żeby to sprawdzić? Bo już mnie to irytuje. Natomiast... A ja mam informację. Jak mówiłem na rundkach, ja mogę się bić w open, ale bijmy się z łokciami. Ale jak to jest z tą wagą? Przecież właściwie wszystko powyżej 95 kilo już jest ciężkie, więc... Ale tutaj te wagi są ustalane trochę inaczej, nie? Na tych freak fightach, nie? Więc taki... Ja dostałem informację na słuchawce, że jeżeli zdążą dostać waszą umowę, to przekażę informację ogólnie. Dobra, super. Ile teraz Tarzan ważysz? 105. No to zbijesz to dostać. Bomba ile? To nie napij się wody przez dzień. 85. No. Co, do setki nie zajdziesz? No ja mogę się tak bić, tylko dawajcie z łokciami. To ludzie chyba będą chcieli bić się z łokciami. Jeżeli będziesz miał faktycznie w umowie, że jest taki zapis, że... Nie, no ja mówię tak, jak mam w umowie. No ja w umowie mam podpisaną umowę, że... Cześć, ja mogę się z tobą napierdalać młotkami nawet, jak chcesz. Mi to wisi, kurwa. Naprawdę. Chcesz łokcie, to będą się z łokciami. Kurwa. Chuj open, robimy i łokcie. Będzie krwawo. Tarzan, co ty na to? A ja na to jak na lat. Zależy ile hajsu. Krwawe gody. Jak dostanę premię, to mogę się bić nawet młotkami. Ale nie, to jest jakaś kwestia honorowa dla ciebie, że ty się na te młotki nie chcesz zgodzić? Wiesz co, Młotki. Tak, młotki. Na te łokcie, że nie chcesz się zgodzić? Wiesz co, ja nie wiem, ja nigdy się nie biłem łokciami, ale... Ja też. Wiesz, jakby... Ja nigdy się nie byłem w MMA, tylko w kickboxingu i w K1. No dobrze, no zobaczymy. Pogadamy o tym, jak skończymy konferencję. Ja myślę, że razy tylko, więc mniej niż ty. Ja myślę, że teraz spróbujmy to dogadać, bo jednak to jest znacząca kwestia. Ja też uważam, że... To może zdecydują ludzie. Mają decydować ludzie? Ale co, to ludzie mają decydować łokciami? Niech będą częścią i niech lud się wypowie, jak to się... Niech lud się wypowie. Dla nich to robimy cały Tarzan, cyrk, Tarzan, zgodzisz się z opinią publiczną? Cały cyrk robimy dla ludzi. Chcecie łokci? Tak więc chuja pytamy to na czacie, ale jeszcze raz. To nawet ja nie musiałem pytać. Nie, tutaj nic nie było. Kocham takiego, was. Nie? To może nic jeszcze raz. Było. Publika, jeżeli chcecie, żeby ta walka była w kategorii open, ale z łokciami, zróbcie hałas! Jazda! I na czacie, tak lub nie, czekaj, piszcie. Ja zobaczę na czacie jeszcze, wiesz? Dobra, Malik, sprawdź, czyli Tarzan, to było wystarczające dla ciebie, czy jednak nie? No tak, czy Ferrari ma krzyknąć tak coś? Wiesz, tak, wiesz. Jakby to Ferrari krzyknął, to może... Władca, pindoli. Dobra, mój trener... Bijecie się z łokciami. Mój trener napisał żadnych łokci. Wychodź. Tutaj czekał. Widzę, no, prawie same tak. Jest kilka. Mój trener właśnie napisał żadnych. No właściwie tutaj w komentarzach zobacz sobie. Kurwa, a mama to mnie napisała. Paweł tylko z łokciami. Maj Tyson łokcie. No trudno. Panowie, zostało nam jeszcze tylko chwila tego panelu, więc myślę, że skoro już macie jakiś... wreszcie wspólny mianownik, który was poróżni, to zrobimy pierwszego face-to-face'a. Publika, chcecie face-to-face? Zapraszam, jedziemy jednego i drugiego. Tak, Tarzan oraz Bomba. Ostatnio pierwsza część była ciekawa, a potem się działo jakieś, kurwa, dziwne rzeczy, a teraz się dzieją dziwne rzeczy. Nie no, dalej tak warto by kupić, bo to wiadomo, że to warto kupić. Trzy dychy, żeby się pośmiać z influencerów. Małe siano. To chyba nie będzie tych łokci jednak w takim przypadku. Czy ochrona, widzę, jest taka soczysta, nakarmiona dobrze. Kurde, dzisiaj z taką ochroną to za dym nie będzie. Panowie, bez spiny teraz, chodźcie jeszcze raz, spójrzcie sobie w oczy i przegadamy to z bliska. Co z tymi łokciami? To co? Publika chciała? Wchodzicie z tymi łokciami czy nie, Tarza? Dawaj. Wielki hałas publika za ten face to face! A właśnie dostałem informację, że Alan siedzi w telefonie, Kolar siedzi w telefonie. Tak nie będziemy się bawić, panowie. Wy tutaj macie robić zamieszanie. Zapraszam teraz was face to face. Kolejny! Bum!
Kolar i Alan, panowie, dajcie nam chociaż trochę tego, co widzieliśmy na początku. Szkoda Mateusza trochę, bo główna bata nie wykręci, jak ci ludzie są dzisiaj tacy dziwni, to co on ma zrobić? Jakieś słowo? Wykorzystasz ten wzrost? Myślę, że tak. Ten spokój też w dużej mierze mówi za siebie. Wyciągnij rękę, żebyśmy mogli zobaczyć zasięg. Panie i panowie, to był Alan i Kolar! O, w tym golfie wygląda, jakby szyi nie miał. A teraz chciałem wam bardzo podziękować za pierwszy panel na tej konferencji i teraz przeniesiemy się do studia pana Pawłowskiego.